Witam serdecznie. W tym odcinku pokażę Państwu talar wrocławski związany z Polską. Także pokażę Państwu i opowiem o nowej metodzie przechowywania monet, na którą zdecydowałem się przejść w 2023 roku. Jest to metoda bardzo szlachetna i cieszy oko kolekcjonera. Jest jedną z najlepszych metod do przechowywania monet. Także Państwu pokażę mój warsztat numizmatyczny, te urządzenia, które wykorzystuję w moich pracach badawczych nad monetami na co dzień. Także pokażę Państwu moje przedświąteczne zakupy związane z naszym wspólnym hobby, czyli z numizmatyką. Pokażę jedną książkę, którą zakupiłem i czytam z ogromnym zainteresowaniem. Pogłębiam swoją wiedzę, a innymi słowy powiedzieć, wchodzę po prostu w temat zbierania tych monet z tego okresu i to Państwu za chwilę pokażę. Tak, mamy przed sobą przepiękny talar Fryderyka Wilhelma II. Pruskiego z rodu Hohenzollernów. O Hohenzollernach nagrywałem już film o półtorakach jednego z władców Hohenzollernów. Możecie go zobaczyć, tutaj u góry będzie link na ten film. Możecie obejrzeć ten film, kto zbiera półtoraki lub zbiera monetę Hohenzollernów z XVII wieku. Ten Fryderyk Wilhelm był królem pruskim i elektorem brandenburskim od 1786 roku. Był bratankiem i następcem Fryderyka II Wielkiego, czyli kuzynem Fryderyka II Wielkiego. Należał on do masonerii, do takiej społecznej grupy jak wolnomularze, czyli międzynarodowy ruch społeczny o charakterze dyskretnym, mający na celu duchowne doskonalenie człowieka i braterstwa ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Innymi słowy, masoneria i koniec. Tytuł królewski miał bardzo długi. Zaczytam Państwu najważniejsze tytularne słowa, które dotyczą Polski. I tak. Z Bożej łaski król Prus, margrabia Brandenburgii, świętego cesarstwa rzymskiego, arcy komorzy i książę elektor, suweren i wielki książę Śląska, książę suweren hrabstwa kłodzkiego, książę Szczecina i Pomorza i Kaszub i Krosna, hrabia Marchii. Tuż, jak widzicie Państwo, sporą część ziem obecnej Polski obejmował swoją władzę ten król za swojego panowania Prusami. Był to człowiek o ascetycznym trybie życia, mało religijnym. Był to racjonalista, kochał sztukę, był doświadczonym w polityce, bardzo inteligentny i oczytanym człowiekiem. I także on był o wiele serdeczniejszy niż jego poprzednik Fryderyk II, czym zaskarbił sobie popularność podwładnych jeszcze przed objęciem władzy. W 1790 roku zawarł sojusz z Polską, który skierowany był przeciwko Rosji i Austrii. Z kolei on wziął udział w drugim i trzecim rozbiorze Polski, uważał, że należy mu się odszkodowania za trudy poniesione w kampanii francuskiej. Także on wspomagał Rosję w zbrojnym tłumieniu insurrekcji kościuszkowskiej w 1794 roku.
O monetach z czasów instrukcji kościuszkowskiej. Zobaczycie film na końcu tego filmu. Będzie link do filmu o monetach z czasów instrukcji kościuszkowskiej. Osobiście on dowodził w bitwie pod Szczekocinem, gdzie pobił korpus Tadeusza Kościuszki. W roku 1795, tuż po upadku I Rzeczypospolitej i wkroczeniu wojsk pruskich do Krakowa, zaplanował grabież skarbca koronnego na Wawelu. No i ten akurat król, niestety, w tamtym czasie skradziono 19 najcenniejszych insygniów, w tym koronę Bolesława Chrobrego. Zgodnie z jego rozkazem, wszystkie przedmioty z Wawelu złote zostały przetopione, a uzyskane złoto wykorzystano na wybicie monet pruskich, zaczynając od roku 1811. Klejnoty sprzedano. Niestety. On był także zwolennikiem wykształcenia i sprowadził w tamtym czasie do Prus ogromną ilość wykształconych ludzi, w tym architektów. I za jego panowania wybudowano bramę brandenburską, która jest wizytówką w Berlinie po dzień dzisiejszy. I także jest na monetach ta brama. Mamy tutaj, moim zdaniem, bardzo estetycznie wykonany portret króla w fraku takim świątecznym z orderem tutaj zamkniętym w tej części, z takim bantem fryzura tego króla. Napis u toku Fried Wilhelm Cohen von Prussen, czyli Fryderyk Wilhelm, król Prusji. Co ciekawe, nie ma tutaj żadnych tytułów, jak używano wcześniej w Świętym Cesarstwie Rzymskim, że z Bożej łaski. A dlaczego tak jest? Dlatego, że opowiadałem Państwu, że był to mason. I masony, jak wiecie Państwo, mają swoje przekonania i moim zdaniem dlatego on nie wykorzystał skrótów DG, czyli z Bożej łaski. Bo po prostu król pruski i koniec. Bardzo piękna moneta. Na tej stronie widzimy herb Prus w tamtym czasie, orzeł pruski. W centralnej części orła był taki monogram królewski, tam literki. I w lapach orla mamy berło w jednej lapie, a w drugiej mamy dzierżawę. Nad herbem pruskim widzimy koronę pruską. I u boku stoją dwóch dzikusów. Jak wiemy, że to na pewno jakieś barbarzyńcy z plemion germańskich, zupełnie nagi barbarzyńcy, i zamiast majtków mają przykryte te części jakimiś liściami i trzymają takie palki, jakby stoją niby w obronie tam państwa czy coś w tym stylu. Chyba tak można było traktować tego herba. I u dolu widzimy oznaczenie nominalu niemieckim. Po niemiecku napisano ein Thaler, czyli jeden taler. I jeszcze niżej napis oznaczający datę, czyli 17 i 92, a po środku literka B, czyli rok 1792, a literka B oznaczała, że ta moneta została wybita we Wrocławiu, czyli Breslau.
Literka B jest o wiele rzadsza aniż literka A. Tak w roku 1992 wybito około nie więcej chyba niż 300 tysięcy takich talarów we Wrocławiu, a natomiast w tym samym roku około 3 milionów zostało wybito takich talarów w Berlinie z literką A. A więc moneta stanowi taką rzadkość i dla zbieraczy monet pruskich lub monet związanych z Polską jest ta moneta w sam raz. I ja takie monety też trzymam w zbiorze. Jeszcze jeden akcent zrobię na rant tej monety. Czegoś takiego ja jeszcze nigdy nie spotykałem w zbieraniu monet. Takiego rantu. Zobaczcie sobie, jakie kulka wciśnięte do tego rantu. Bardzo piękne i estetyczne wykonanie i rozwiązanie dla rantu. Nie wiem, czy przypadkiem to nie związane z masonerią, ale nie takie jak u wszystkich innych władców w tamtym czasie. Taki oto talerek. Tak, teraz przejdziemy do warsztatu numizmatycznego. Jak już opowiadałem, pokażę Państwu swój warsztat numizmatyczny. On składa się przede wszystkim z takiej ogromnej lupy powiększającej w 10 razy. Bardzo dobra ta lupa do czytania takich drobnych tekstów w katalogach i oglądania takich szczegółów monety z takiej dużej odległości. Także zakupiłem sobie taką lupę jubilerską, która ma powiększenia o 20 razy i o powiększenia o 10 razy. Ta malutka lupa to powiększa o 20 razy, a ta z kolei powiększa o 10 razy wizerunek monety. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to bardzo fajnie się sprawdza podczas sprawdzenia oryginalności monet. Przytulasz tą lupę do oka, no i sobie patrzysz na jakość wybicia monety i po prostu mając trochę wiedzy, możesz odróżnić, czy ta moneta jest odlewem, czy jest podróbką, czy jest to oryginalną monetą. To trzeba mieć doświadczenie i z czasem to przyjdzie do każdego z Was. Także mam taką submiarkę, którą zaraz pokażę Państwu. Mierzę średnicę każdej kupowanej przeze mnie monety, żeby nie trafić na jakąś podróbkę. Przed zakupem monety zawsze sprawdzam, jakie ma parametry ta moneta, grubość, szerokość, wagę monety i dlatego używam tych urządzeń stolarskich, faktycznie używam w pracy numizmatycznej. Widzicie, średnica danej monety 37,8 i jest to w granicach normy. I tak, to mieliśmy submiarkę. Dalej idziemy. Mamy tutaj tę wagę chińską. Niezbyt dokładną, ale i nie najgorszą. I tutaj możemy zobaczyć, jaką ta moneta ma wagę. 22 gramy. Jest to w granicach normy dla danego typu monety. Czyli jest to moneta oryginalna. Jeszcze zastanawiam się nad zakupem grubością mierza. To takie urządzenie używane głównie do prac dentystycznych i do takich pomiarów szczegółowych. Tam, gdzie 1 mm rozbity na 10 kresek i można z bardzo dużą szczególnością wymierzyć oryginalność monet. I jeszcze zastanawiam się nad zakupem takiego urządzenia, bo
Ono głównie potrzebne do identyfikacji monet, takich jak ta, złotych monet amerykańskich i na przykład ruskich, bo tam jest coś takiego jak grubość monety w najpłytszym miejscu. Na przykład monety 20-dolarowe powinny mieć grubość nie więcej niż 2 mm. Czyli od 1,81 bodajże do 2,01 mm, tak? Jeżeli jest powyżej tego, jest to podróbka. Poniżej tego być raczej nie może, bo złoto ma taką wysoką płatność i po prostu jest stosunkowo nieduża ilość złota może mieć większe, mniejsze rozmiary, aniż na przykład taka sama moneta wykonana z innego metalu. Czyli gdyby zrobić dokładnie taką samą monetę na przykład z miedzi, to ta moneta by była o wiele grubsza na przykład, tak? Lub o wiele szersza. No i dlatego te urządzenia pomiarowe niezbędne tutaj dla weryfikacji oryginalności monet. I polecam każdemu z Was zakupić takie coś. Teraz pokażę Państwu, w czym przechowywałem moje monety. Kiedyś przechowywałem monety, zaraz odłączę sobie tutaj. Przechowywałem monety w tam różnych klasarach, w takich woreczkach, tam na przykład denary z czasów jagiellońskich, w takich kopertach na przykład, w koszulkach takich, jak wysyłają monety, na przykład Michał Niemczyk i tam inne domy aukcyjne. No a teraz zobaczcie sobie Państwo, jakie piękne zakupiłem. Jest to taka skrzynia na monety. Mamy tutaj takich jakby, zaraz położę tego talara, 5 palet na monety. No i te palety mają różne wymiary. Te największe mają wymiar 46 na 46 mm. I ja tutaj trzymam talara. Z kolei idzie jedna paleta o wymiarach do 38 na 38 monet. No i tutaj trochę więcej tych kratek na monety. Ja jeszcze nie poprzekładałem z albumów swoje monety, ale to z pewnością niedługo i zrobię. Tutaj mamy najmniejsze monety o wymiarach 18 na 18 mm. Jak widzicie, tutaj trzy krajcarówki, te, które ostatnio zakupiłem, tam dajmy i tam denary jagiellońskie. Takie maluteńkie monety akurat tutaj wejdą w takie pod te wymiary. Także mam jeszcze nawet nie rozpakowane takie. To chyba dwie jednakowych, o jednakowych wymiarach palety. Mniej więcej na pewno 28, może 30 mm. No i w sumie w tej skrzynce w mieście się 211 monet. I ja planuję zrobić tak, żeby te 211 monet były monetami wyborowymi w doskonałym kolekcjonerskim stanie. I to będzie moje, jakby ludzie mają portfel inwestycyjny, a numizmaci mają skrzynie inwestycyjne. I to będzie moja skrzynia inwestycyjna. I to bardzo stara metoda do przechowywania monet, stosowana jeszcze od czasów tam XVI-wiecznych. I jak tylko zaczynano jeszcze zbierać te monety, tak, to już wtedy zbierano monety w skrzyniach, bo nie było w tamtych czasach klaserów, ani pudelek NGC i PCGS, ani żadnych tam innych sposobów. Tylko skrzynie były, a także były garnki, gdzie zrzucano monety. Tam ta metoda jest szlachetną, bo tutaj mamy pokrycie taką tkaniną, welurem,
Tutaj mamy to, co się zamyka, też pokryte tym welurem, bardzo estetycznie wykonano. I co najważniejsze, że po zamknięciu tej skrzyni, zobaczcie sobie, jak się zamyka ta skrzynia, tak to wygląda. Bardzo takie duże wymiary w porównaniu do albumu zwykłego. Czym estetyczna i czym dobra ta metoda? Tym, że tutaj mamy szczeliny, gdzie mamy dostęp powietrza do tej skrzyni. A to więc ma wielkie znaczenie, bo monety będą mieć naturalną gabinetową patynę z czasem. Będą nabierać tą gabinetową patynę. Bardzo ważna kwestia, dlatego że dzisiaj mamy 90% monet czyszczonych i mytych, więc przed nami długie lata, żeby ta moneta nabrała znowu tej patyny naturalnej. I ja więc kupuję zaraz monety. Nie kupuję tam aż w super, super stanach zachowania. Często kupuję takie monety z pudełkowe z oznaczeniami cleaned, czyli moneta czyszczona, bo mam zamiar te pudełka rozwolić te monety z tych pudełek i położyć, żeby te monety nabrały sobie tej patyny, naturalnej patyny, wiekowiecznej patyny. Także zaraz wam Państwu pokażę przepiękną książkę, którą kupiłem. Był jeden temat w numizmatyce, w której byłem bardzo słaby, a w ogóle powiedzieć nic nie wiedziałem o tych monetach. To monety średniowieczne, polskie monety, czyli do Andegawenów. Po Andegawenach ja jeszcze miałem pojęcia, a do tej pory nie miałem w ogóle żadnej wiedzy. No i więc zainspirowało mnie wykład pana profesora Stanisława Suchodolskiego. Na YouTubie oglądałem i po prostu zakochałem się w tych monetach średniowiecznych, polskich. Kiedyś jakoś tam pomijałem te tematy, bo myślałem, że blaszka nie może być tyle warta, ale naprawdę te monety wykonane z taką, mają taką duszę, że która przyciąga numizmata po prostu swoim pięknem i prostotą. I zaraz akurat zacząłem czytać tą książkę, akurat na Nowy Rok przeczytałem około 70 stron, postaram się to przeczytać do samego końca. No i być może uda mi się kiedyś kupić takie piękne denary czy brakteaty z czasów pierwszych władców polskich. Najbardziej mi się podobają monety Władysława II Wygnańca i bardzo bym chciał kupić takie monety, tylko że teraz na aukcjach ceny takie, że szok, chociaż tych monet jest stosunkowo bardzo dużo, kilka tysięcy chyba tych monet, bo ostatnio w tym roku bodajże znaleziono 2 lub 3 depozyty, które trafiły do muzeum, a ile depozytów było znaleziono i nie zgłoszono. No i czas od czasu na aukcjach pojawiają się takie monety, sprzedają ich w niewielkich ilościach, akurat tam różne podbierają. Ja tak sobie zauważyłem, że domy aukcyjne podbierają tematycznie tam po typach, że po jednej monecie i nie więcej. A później na kolejnej aukcji znowu to samo wyrzucają. No a więc jest możliwość kupienia tych denarów i brakteatów. Jaka będzie cena, tego trudno powiedzieć. Moje zdanie takie, że ceny na te monety wygórowane i po prostu jest to bańka, bo tych monet kilkanaście tysięcy jest w sprzedażach, a ceny sięgają z rzędu kilku tysięcy.
A więc nie jest to jakiś grosz krakowski znany z tam na przykład z 70 egzemplarzy, czy tam monety o stopniach rzadkości tam R8. No ale mniejsza z tym, polują kolekcjonerzy na marki. Na markę, czyli markę pierwszych monet polskich władców. I ja też będę polował, może kiedyś mi się uda taką monetę upolować. Gdyby ktoś miał do sprzedaży takie monety, denary pierwszych polskich władców lub podobne denary, lub jakieś tam denary do identyfikacji, to w opisie do danego filmu będzie link na moją pocztę elektroniczną. Możecie wysłać zdjęcia sprzedawanych monet. Być może od Państwa odkupię te monety. No i to tyle było na dzisiaj. Jeszcze powiem kilka słów, że będę sprzedawał swoje monety, swoje denary z czasów jagiellońskich w pięknych stanach. Także będę sprzedawał kilka pięknych monet z XVII-wiecznej Polski i podam w następnych filmach podam link do moich aukcji. Każdy będzie mógł licytować i kupić moje monety. I to tyle na dzisiaj. Kto jeszcze nie zasubskrybował, zapraszam do komentowania, do subskrypcji, do udostępniania mojego kanału swoim znajomym, kto zbiera monety lub jest zainteresowanym wiedzą numizmatyczną. Na tym kanale opowiadam tylko o monetach, a także troszeczkę historii w kontekście tych monet, o których opowiadam. Dużo powiedziałem. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że było fajnie.